Witam Was na kolejnej lekcji z cyklu wykładów otwarte i półotwarte linie. Zobaczmy sobie teraz partię Wintera z Alechinem rozgrywaną w 1936 roku. D4, E6, E4, D5. No, widzimy tutaj obronę francuską, E bije D5, wariant wymienny, E bije D5, goniec D3, konik C6, no i konik E2. No białe tutaj widzimy deklarują się z pozycją swojego skoczka i teraz czarny hetman w przyszłości, jeżeli będzie chciał wkroczyć tutaj na skrzydle królewskim, to pole H4 będzie tutaj do jego dyspozycji, z uwagi na to, że konik nie stoi na polu F3, a z tego pola miałby pod kontrolą pole H4. No dokładniejsze może było tutaj zagranie posunięcia C3, żeby nie deklarować jeszcze pozycji konika. No, biały tutaj postanowił od razu zagrać konik E2, goniec D6, C3. No i mamy posunięcie dama H4. No widzimy, że każdy ruch typu G3 będzie tutaj powodować pewne osłabienia po białych polach, jeżeli nastąpi posunięcie G3. Konik D2. No widzimy, że konik zmierza na pole F3, więc czarny tutaj Alechin nie powinien dopuścić do tego. No tak naprawdę mamy dopiero siódme posunięcie, a widzimy, że to czarny ruchem goniec G4 zaczynają dyktować warunki białemu i ustawiają sobie figury dużo aktywniej. Hetman C2. I długa roszada, czyli widzimy, że czarny już kończy swój rozwój. Konik F1. No i jeżeli trzeba w partii robić takie posunięcia, drugi raz tą samą figurą, bo widzimy, że konik z B1 poszedł na D2 i na F1, no to jest już na pewno znak, że poszło coś nie tak. No G6. Tu też ważne takie posunięcie, bo bierzemy pod kontrolę punkt F5. Goniec E3. Skoczek z G na E7, no i długa roszada. No to wiadomo, że w krótką stronę bardzo ryzykownie byłoby, dlatego biały postanowił tutaj zroszować w długą stronę. Goniec F5. No i właśnie tak powinno się grać. Widzimy tutaj, że goniec spełnił już swoje zadanie na polu G4 i teraz postanawia wymienić się z gońcem na D3. No widzimy tutaj, że goniec na G4 miał też swój cel, że nie pozwolił tutaj skoczyć na pole F3 konikowi z D2, który zamierzał na te pole iść. No widzimy tutaj też to, że mimo wymiany tego gońca jest to zgodne z naszą strukturą, zgodnie z tym, że pionki H7, G6, F7, D5 mamy na białych polach, więc wymiana tego białopolowego gońca na pewno na korzyść czarnego. Skoczek na G3, goniec bije D3, hetman bije D3 i H6. No widzimy, że ruch jeszcze bardziej ogranicza tego gońca na E3, bo ten goniec już na pewno nie będzie mógł na G5 skoczyć. No pola F4 też nie ma. F4. No, widzimy, że taki ruch, biały tutaj próbuje coś agresywniej grać, ale dodatkowo stwarza sobie dodatkowe słabości. Osłabia sobie zarówno pole E4, jak i tutaj punkty E3, no bo tych punktów nie będzie już w stanie kontrolować pionek F2. Hetman G4, H3 i hetman D7 bezpiecznie wraca. Wieża z H na F1. H5. No, widzimy, że białe zamknęły sobie gońca ruchem F4, no i pojawiło się tak zwane pole blokujące, czyli pole F5. Widzimy tutaj ładne te pole. Obrońcą tego pola jest skoczek na G3, więc czarny, wykonując posunięcie H5, zamierza zagrać ruch H4 i wygonić tego konika z pola G3. Konik G1 i H4, czyli czarny gra konsekwentnie. Skoczek E2 i skoczek F5. Czarnym udało się stanąć na polu blokującym. Skoczek F3 i bardzo ładny ruch F6. Widzimy, że czarny na każdą próbę, jeżeli biały próbuje cokolwiek sobie zaktywizować, czarny bardzo ładnie odpowiada i posunięcie F6. Widzimy, tutaj zabiera aktywne pola dla skoczka, czyli pole G5 i pole E5. No widzimy, że biały stoi bardzo pasywnie w tej pozycji. Skoczek H2. No biały próbuje manewrować tymi skoczkami i wieża z D na E8. No i widzimy teraz słabość białych po linii
No i tutaj brak tego pionka na f2. Widzimy już atak na gońca na e3. No goniec musi się odsunąć, goniec d2. I wieża e6, czyli widzimy, że czarny przymierza się do zdublowania wież. No i to jest typowa walka na otwartej linii. No bo tak naprawdę chcą zwiększyć swoją siłę te wieże. Musimy pamiętać o tym, że jeżeli jest taka otwarta linia, a w tym momencie jest to linia E, widzimy tak, na której nie znajduje się żaden pionek, to podstawowym elementem w walce o tą otwartą linię jest tutaj zdwojenie swoich sił. Czyli na przykład w tym momencie wież po linii E, a nawet strojenie. Może być tak, że jedna wieża na E6, druga wieża na E7 i hetman na E8. No i zobaczmy, jak było dalej. Skoczek G4. No i mamy wieża z H na E8. Widzimy, że biały tutaj będzie miał problemy. Już konik na E2 jest atakowany. Wieża z D na E1 i wieża z 8 na E7. Właśnie tak powinniśmy tutaj grać. Ustawiamy sobie baterię. Widzimy wieżę na E6 i na E7 na otwartej linii. Musimy pamiętać, żeby ustawiać naszą najsilniejszą figurę. Jeżeli chcemy takie strojenie tutaj zrobić, to nasza najsilniejsza figura zawsze powinna stać na końcu, czyli wieża i dopiero hetman, bo w przypadku takiego strojenia to na samym końcu do obozu przeciwnika wejdzie hetman, nasza najsilniejsza figura. No i widzimy tutaj król D1, żeby bronić na E2, hetman E8 i hetman F3. No wiemy, że biały powinien walczyć tutaj z tą siłą czarnego, a siłą czarnego jest na pewno strojenie po linii E. Niestety nic w tym momencie nie daje posunięcie konik C1, mimo tutaj chęci wymiany wież po linii E. Wieża bije E1, wieża bije E1, wieża bije E1, goniec bije E1. Okazuje się, że jest posunięcie goniec F4 i czarny zostaje z pionkiem więcej, czyli próba tutaj wymiany ciężkich figur po linii E przyniosłaby białym tutaj niepowodzenie. Hetman F3 zagrał tutaj biały i konik A5. Bardzo ładne posunięcie. Poprawiamy sobie pozycję tutaj naszego skoczka i przy okazji uaktywniamy nasze figury. No, Alechin, można powiedzieć, grał genialną partię, bo okazuje się, że nie dość, że się stroił po linii E, no to pokazuje jeszcze teraz, że wszystkie figury muszą brać udział w ataku. No, plan jest taki, żeby zagrać albo konik C4, no i widzimy, że po przekątnej E8 A4 może włączyć się do gry jeszcze czarny hetman, który tak naprawdę spełnia dwie tutaj funkcje, naciska po linii E i przy okazji kontroluje pole A4, z którego też się może włączyć do ataku. No tutaj widzimy, że pionek D5 jest niebroniony, ale tak naprawdę jest to zatruty pionek, sobie nie może pozwolić biały na wzięcie z uwagi na wariant wieża bije E2. Hetman bije A5 i skoczek G3. Widzimy, jak nasze figury cały czas mamy kontrolę na linii E, wieża G1 i wieża bije D2. Już teraz motyw taktyczny widać. Król bije D2, wieża E2 szach, wieża bije E2, hetman bije E2, król C1, goniec bije F4, król B1, skoczek F1, A3, skoczek D2 szach. No król A2 i już widzimy, że straty materialne biały poniesie bardzo duże. Dama C4, król A1 i konik B3 szach ze stratą hetmana. Czyli widzimy, że pionek na D5 jest pionkiem zatrutym, dlatego biały zagrał posunięcie B3 i konik C4. No widzimy, że gdy pozycja jest dobra, to i taktyka tutaj sprzyja. No i bardzo ładny ruch w wykonaniu Alechina. Widzimy, że biały nie może sobie pozwolić na posunięcie bije C4 z uwagi na dama A4 szach, król C1, goniec A3, król B1 i wieża B6. Widzimy, że nagle ciężkie figury przerzucają się na skrzydło hetmańskie i biały król jest tutaj pod atakiem już matowym i nie ma obrony przed groźbą wtargnięcia na pole B2. Dlatego w tym momencie biały nie może sobie pozwolić na zbicie konika na C4. Zagrał posunięcie goniec C1, skoczek z C na E3. No i widzimy decydujące wtargnięcie do obozu białych. Goniec bije E3, konik bije E3, konik bije E3 i wieża E3. Cały czas siła po linii E. Hetman F2 i
Hetman B5, wprowadzenie hetmana do ataku. No widzimy, że hetman chce wkroczyć na pole D3. Konik C1. No widzimy, że biały już tutaj musi ponieść straty materialne. Wieża bije C3, bicie na E7, goniec E7, hetman E1, no i król D7. Oczywiście nie ma bicia na C3 z uwagi na posunięcie dama F1 z szachem, F5. I bardzo ładne teraz posunięcie wieża E3, odciągnięcie hetmana od obrony wieży na F1. Hetman F2 i G5. No i znowu taka wściekła wieża, bo się okazuje, że nie można jej zbić, bo dalej na F1 jest pod atakiem. Wieża E1 i wieża E4. No widzimy, że wymiana tutaj na lepszych zasadach. Wieża bije 4, D bije E4. Król D2, goniec D6, no goniec przymierza się na pole F4, król C2 i goniec F4 z następnym grozi jakieś bicie na C1, szach na C6 z biciem na C1, E3. Widzimy, że pozycja bicie nawet na F5 grozi, pozycja białego jest tutaj tragiczna. No i biały postanowił tutaj nie kontynuować dalej tej partii. Poddał się, była to słuszna decyzja z uwagi na to, że straty materialne są duże i kolejne się szykują. No to był idealny przykład pokazujący nam otwarcie linii i jak tutaj Alechin idealnie pokazał, jak strajać figury na takiej linii. Widzieliśmy, że pierwsze postawił na tej linii dwie wieże, a następnie hetmana, czyli to jest kolejna zasada, o której musimy pamiętać. Jeżeli chcemy się stroić na takiej otwartej linii, stawiamy pierwsze wieże, a na końcu hetmana, bo to ostatnia figura będzie wkraczać do obozu przeciwnika, a wiemy, że hetman jest najsilniejszą figurą. Zapraszam na nasze kolejne lekcje. Do usłyszenia.